ważne wydarzenia. Ważne spotkania. Najważniejsze rozmowy. Na Starym Rynku. Marta Szulborska, witam Państwa. Moim Państwa gościem jest Dorota Sokołowska, kierowniczka redakcji programów kulturalnych Radia Białystok. Witamy. Dzień dobry. Witamy Panią po raz pierwszy w programie na Starym Rynku. Słuchacze Radia Białystok dobrze znają Pani audycję, bardzo dobrze znają Pani głos, nieprawdaż? Budzę ich rano, tak, wstaję wcześniej niż oni. A jak się Pani czuje przed kamerą? Wolę radio. Bardziej intymne, tak. To jest taka magia, która jest... do tego, żebyśmy sobie wyobrażali, jak ktoś wygląda. Zderzenie z rzeczywistością bywa różne. Odwiedziła Pani Łomżę w konkretnym celu. Realizuje Pani kolejny magazyn kulturalny. Co niedziela od 9:00 zapraszamy wszystkich słuchaczy regionu północno-wschodniego do wspólnych podróży po kulturze, bo w naszym regionie jest mnóstwo fantastycznych miejsc, w których dzieją się niezwykłe rzeczy, za sprawą oczywiście wyjątkowych ludzi. Wydaje nam się, że w Łomży, troszeczkę schowanej gdzieś na tych szlakach komunikacyjnych między Warszawą a Białymstokiem, dzieje się również dużo fantastycznych przygód teatralnych, literackich, muzycznych i chcemy pokazać to wszystko. A co konkretnie dziś odwiedziła Pani w Łomży? Ten program powstaje przy współpracy moich kolegów Wiesława Szymańskiego i Adama Dąbrowskiego, łomżyniaka. I byliśmy w takich miejscach, które Państwo doskonale znają, które są tutaj wizytówkami regionu, czyli w Teatrze Lalki i Aktora, byliśmy w nowym, fantastycznym Muzeum Północno-Mazowieckim, zajrzymy do Stopki, będziemy w MDKD ŚT, popatrzymy sobie, jak to życie kulturalne łomżyńskie tutaj się tworzy. Wrażenia bardzo miłe, sympatyczne. Dla mnie to są w ogóle wyjątkowe wrażenia, ponieważ ja tę instytucję pamiętam doskonale jeszcze z czasów mojej młodości. Jestem łomżynianką, bardzo chętnie się do tego zawsze przyznaję i bardzo miło mi się tutaj wraca, bo właściwie to są takie stare kąty, które się doskonale zna. No, Muzeum Północno-Mazowieckie to jest dawna szkoła podstawowa, w której nigdy nie byłam, ale którą zawsze mijałam, kiedy przechodziłam sobie czy na rynek, czy do katedry. A proszę powiedzieć, kiedy zobaczymy efekty Państwa pracy w związku z dzisiejszym spotkaniem w Łomży? No właśnie, my jesteśmy radiem, więc możemy je usłyszeć przede wszystkim. To najbliższa niedziela, 27 lutego od 9 do 12. Program, który powstaje przy współpracy właśnie tutejszych twórców, bo będziemy gościć również te fantastyczne postaci i one opowiedzą o tym, jak to życie kulturalne się kształtowało kiedyś i jak ono wygląda teraz. Pani Doroto, proszę powiedzieć, od dawna Pani pracuje w Radiu Białystok? Od bardzo dawna, chociaż kobiet nie pyta się od jak dawna, bo wtedy można zobaczyć, jak czas wpływa na ich życie. Natomiast rzeczywiście to jest tak, że trafiłam do Białegostoku na studia, tam zaczęła się moja przygoda z radiem studenckim, najpierw za kaderą, a później już wylądowałam w takiej profesjonalnej, fantastycznej stacji w Polskim Radiu Białystok. Budynek był olbrzymi, mnóstwo ludzi, wielkie studia. Taka zasadnicza różnica to był kontakt z realizatorem, kiedy my siedzimy naprzeciwko siebie. W akaderze to było na wyciągnięcie ręki, a tam naprawdę parę dobrych metrów. I jest Pani już, pracuje Pani już tam parę ładnych lat. Tak, właściwie nawet chyba 18 lat już. Paręnaście ładnych lat. Spotkała Pani kogoś ważnego dla Pani na swojej drodze radiowej? Było mnóstwo tych osób, ponieważ praca dziennikarzy, czy telewizyjnych, czy radiowych, polega na tym, że my spotykamy bardzo dużo fantastycznych postaci w swoim życiu, fajnych ludzi i one nie muszą być wielkimi nazwiskami, bo nasze życie to jest właściwie spotykanie drugiego człowieka i na tym polega fajność tego zawodu, że codziennie na swojej drodze spotykamy ludzi. Ja mam taką przypadłość, że zaprzyjaźniam się, wchodzę w takie głębokie relacje z tymiż właśnie osobami i mam mnóstwo takich pięknych przyjaźni właśnie z ludźmi zwykłymi, którzy zadzwonili kiedyś do radia porozmawiać, poprosić o pomoc. Czyli ludzie, którzy również mają swoją historię i chcą o niej opowiedzieć. Tak, ale też oczywiście wyjątkowym prestiżem i fajną sprawą jest spotykanie postaci takich jak Czesław Miłosz kiedyś, czy jak Wisława Szymborska. No my mamy możliwość porozmawiania z tymi ludźmi i to są takie przeżycia, których rzeczywiście zazdroszczą nam inni, bo dziennikarze mają możliwość spotkania ich, porozmawiania, wymiany myśli albo po prostu popatrzenia, że są to zwyczajni, prości
mimo że wielcy ludzie. Pani Dorota, jeszcze kilka lat temu łomżyniacy świetnie bawili się na festynach organizowanych przez Radio Białystok. Chodzi mi tutaj o Studio Lato. Tęsknią do tych naszych festynów, bo to były takie spotkania bardzo oczekiwane. Jeździliśmy po całym regionie i staraliśmy się zapraszać naszych słuchaczy do wspólnej zabawy. W tej chwili mamy dwie takie sztandarowe imprezy, to jest pływanie na byle czym w Augustowie. Bardzo zabawna i fajna impreza, na którą ściągają naprawdę tłumy. I w Hajnówce przebawiam na antenę, czyli jako radio misyjne, jako radio regionalne zbieramy takich przedstawicieli najfajniejszych muzycznych trendów, którzy startują w swoich regionach, a potem najciekawsze nazwiska czy najciekawsze zespoły mogą się zmierzyć na scenie w Hajnówce. W zeszłym roku nam chyba, zdaje się, przeszkodziła pogoda, bo tam oberwanie chmury było, ale potem mogliśmy gościć te zespoły w studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok. Czyli to taka rekompensata za to, że nie ma studio latu. Otrzymała Pani nagrodę artystyczną prezydenta miasta Białegostoku za całokształt dokonań ze szczególnym uwzględnieniem twórczości popularyzującej twórców kultury wywodzących się z Białegostoku. To było w roku, proszę przypomnieć? Już nie pamiętam. Dostaliśmy ją razem z moim kolegą Wiesławem Szymańskim. To chyba był 2007 rok. Ale dostaliśmy ją właśnie za coś takiego dla nas bardzo cennego, ponieważ radio to jest chwila, to jest błysk, to jest moment, który pojawia się, znika i w niepamięci wydawałoby się. A myślę, że najcenniejsze w naszej takiej pracy dziennikarskiej jest zostawienie pewnego śladu, czy złapanie takich jeszcze umykających ludziom z pamięci momentów życia czy historii. Rzeczywiście pracowaliśmy razem z moim kolegą Wieśkiem przez długi czas nad tymi projektami. Zbieraliśmy głosy poetów, zbieraliśmy głosy prozaików, oni sami czytali nam fragmenty swojej twórczości. Robiliśmy taki portret ich postaci. Przygotowywaliśmy biografie odnalezione w czasie, czyli postaci, które zniknęły zupełnie z naszej pamięci historycznej. I to rzeczywiście była taka sytuacja, kiedy człowiek czuje, że ten zawód, który wykonuje, ma sens. Że to jest jakiś... Że ludzie słuchają. Że chcemy pamiętać, że chcemy przypominać te postacie, że właściwie nie jesteśmy tylko pyłkiem, który pojawia się i znika, tylko że... Jest konkretny cel. Naszym losem jest trwanie i przekazywanie z pokolenia na pokolenie naszej tradycji, historii. A proszę powiedzieć, co w Pani dorobku uznaje Pani za najważniejsze? W radiowym dorobku? Zgadza się. Nigdy nie myślałam nad tym takim czymś, co jest najważniejsze. Najważniejsza jest przygoda, najważniejsze jest spotkanie z człowiekiem i właściwie myślę, że dopóki mamy w sobie taką potrzebę widzenia się siebie też w oczach innego człowieka albo w jego historii, to jest najfajniejsze, najpiękniejsze z możliwych przeżyć. Pani Doroto, współpracuje Pani z poetą, dziennikarzem Wiesławem Szymańskim. Napisaliście razem książkę. Wiesiek Szymański jest moim przyjacielem radiowym i jest towarzyszem moich takich wspólnych wypraw dziennikarskich. Bardzo chętnie podejmujemy się współpracy przy różnych projektach, właśnie jak biografie odnalezione w czasie Czas Poetów czy w przestrzeniach słowa. I myślimy nad kontynuacją tego cyklu, ponieważ to był cykl realizowany kilka lat temu. Wiele postaci umknęło naszej pamięci, albo nie mieliśmy dla nich już czasu, żeby zająć się nimi. I jakie to były postaci? Między innymi Jan Kulka, który jest tutaj przecież patronem jednego z konkursów poetyckich. To jest człowiek bardzo dla Łomży zasłużony i pamiętany przez łomżyniaków. Wydaje mi się, że warto byłoby wrócić do wielu takich właśnie osób, które jeszcze są przechowywane w naszej pamięci, natomiast potem znika z niej pamięć o nich. Dobrze jest wrócić do ludzi, którzy pamiętają jeszcze Jana Kulkę, porozmawiać z tymi, którzy wiedzą, jakim był człowiekiem, jakim był poetą i zachować to dla kolejnych pokoleń. A proszę powiedzieć, planuje Pani kolejną publikację, może wspólnie z Panem Wiesławem Szymańskim? Mamy bardzo dużo pomysłów i właściwie nie wiem, czy można by było zdradzić, bo to jak człowiek wypowie pewne słowo, czy swoją myśl, swoje marzenie, to potem może nie dojść do skutku. Oczywiście, że tak. Chcielibyśmy bardzo zająć się poszukiwaniem korzeni miasta. Oczywiście mieszkamy w Białymstoku, więc to byłoby bardzo przyjemne zająć się tamtym miejscem, ale moje ciążenie do Łomży jest bardzo takie
sentymentalne. Rzeczywiście tutaj wracam zawsze z wielką przyjemnością i chodzę po tych ulicach, przypominam sobie wszystko. I kiedy odkrywam też teraz w takim swoim dziennikarskim dorosłym życiu tę Łomżę, to myślę, że dużo jest miejsc, które są naznaczone historią albo ciekawymi postaciami, które warto byłoby przywołać. Może więc to będzie kolejna publikacja kiedyś. Życzymy więcej, jeszcze więcej osiągnięć w życiu zawodowym. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Dorota Sokołowska, kierowniczka redakcji programów kulturalnych Radia Białystok. Ale żeby bardzo. Nie było tak łatwo, to teraz ja Panią zapytam. Ponieważ przyjechaliśmy tutaj po to, żeby porozmawiać o tym, co ciekawego można znaleźć w Łomży, chciałabym, żeby Pani mi odpowiedziała na pytanie, gdzie mam się wybrać, żeby przeżyć jakieś fantastyczne doznania artystyczne. Drodzy Państwo, siedziba Muzeum Północno-Mazowieckiego przy ulicy Dwornej została otwarta po 5 latach i tam w niedzielę do godziny 16 będzie można obejrzeć rękopisy Chopina, Mickiewicza, Norwida, a również można zobaczyć najdłuższą pocztówkę, która ma około 4,5 metra długości. Tak więc gorąco polecam Muzeum Północno-Mazowieckie, niedziela do godziny 16. Zapraszamy w takim razie do słuchania radia. To też w niedzielę od 9 do 12. Zapraszamy.